Michał Nowak, zapraszam na sport. W piątek 10 czerwca w hali Radomskiego Centrum Sportu odbędzie się gala Babylon MMA 29. W walce wieczoru o mistrzowski pas powalczy Piotr Kacprzak. Radomianina czeka jednak trudne zadanie, bowiem jego rywalem będzie Damian Zorczykowski. Reprezentant Fight Club Łomża do tej pory stoczył 13 pojedynków, 8 zwycięstw, 5 przegranych. Obydwaj będą walczyć o mistrzowski pas wagi piórkowej, który do tej pory miał inny zawodnik pochodzący z Radomia, Daniel Rutkowski. Do kratki oprócz ogłoszonego wcześniej Kacprzaka wejdą również Marcin Skrzek i Damian Zuba. Pierwszy zmierzy się z Mateuszem Makarowskim, a drugi z Filipem Lamparskim. Kibice będą mogli również dopingować innych naszych zawodników. W walce półzawodowej wystąpi Bartłomiej Nowak z CrossFight Radom, który zmierzy się w limicie do 80 kg z Jakubem Kowalskim. W walce koguciej Grzegorz Rutkowski skrzyżuje rękawice z Miłoszem Melhertem. Interesująco zapowiada się także starcie Karola Kutyły z Szymonem Rakowiczem w wadze piórkowej. W limicie do 80 kg przed radomską publicznością zaprezentuje się Łukasz Siwiec, a jego przeciwnikiem będzie Alessandro Botti. W innych starciach Hubert Wybierała powalczy z Dawidem Marcinkowskim, a Tymoteusz Łopaczyk zmierzy się z Cleversonem Sampaio. Początek piątkowej gali o godzinie 19 przy ulicy Struga. Ceratena Czarni Radom na sezon 2022-2023 zakontraktowali nowego rozgrywającego. To doświadczony Paweł Wojcki. Paweł Wojcki na pozycji rozgrywającego w radomskim klubie zastąpi Michała Kędzierskiego, który w Radomiu spędził ostatnie 3 sezony. Wojcki przez ostatnie 2 lata reprezentował barwy Asekoresowi Rzeszów, a wcześniej grał w takich klubach jak AZS Politechnika Warszawska, AZS Częstochowa, Delekta Bydgoszcz, PGS Krabełchatów czy Indyk Pola AZS Olsztyn. Ma na swoim koncie złoto mistrzostw Polski, ale też 3 tytuły wicemistrzowskie. Wywalczył też Puchar Polski i Super Puchar Polski. Z ekipą z Krabełchatów zajął drugie miejsce w Lidze Mistrzów. Paweł Wojcki rozegrał ponad 100 meczów w reprezentacji Polski, z którą w 2009 roku zdobył Mistrzostwo Europy, a 2 lata później wywalczył brąz Ligi Światowej. Rozgrywający ma też doświadczenie szkoleniowe, bo był drugim trenerem reprezentacji Polski w latach 2018-2021, a od tego roku jest drugim szkoleniowcem kobiecej reprezentacji Niemiec. Po jednym sezonie spędzonym w Radomiu atakująca Katarzyna Zaroślińska-Król żegna się z Eleklerk, moja Radomką. W minionych rozgrywkach Katarzyna Zaroślińska-Król zagrała w 25 spotkaniach i zdobyła 393 punkty. Sezon zakończyła w top 10 atakujących i punktujących ligi. Odebrała też po 4 spotkaniach statuetki MVP. W kampanii 2022-2023 Zaroślińska-Król będzie występowała w greckim Paoku Saloniki. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.